Dzień dobry, witam na kanale Pafer w poniedziałek z panem Bartkiem. Na tym nagraniu zastanowimy się, po co nam dzieci i porozmawiamy sobie też o emeryturach, w tym o emeryturze obywatelskiej. Na początek zobaczmy, jak spada w Polsce liczba urodzeń. Tu będzie artykuł. To jest artykuł z serwisu Obserwator Gospodarczy. Liczba urodzeń w Polsce spada z miesiąca na miesiąc. I tutaj mamy taki wykres, gdzie w przeciągu ostatnich 4 lat spadła liczba urodzeń, no można powiedzieć, z 400 tysięcy do 290 tysięcy. No to można powiedzieć jest dowód na to, że ten program zwiększonej dzietności nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, aczkolwiek też nie można mówić, że ten program był bez wpływu na liczbę urodzeń. To nie jest tak, że zmienił się trend, ale liczba urodzeń się zwiększyła po wprowadzeniu programu 500+, względem prognozowanych przez GUS liczby urodzeń. Innymi słowy, ta liczba urodzeń byłaby jeszcze mniejsza, gdyby nie właśnie te programy 500+. Widać to też na wykresie. Spójrzmy jeszcze raz na ten wykres. No, gdyby nie ten program 500+, który tu spowodował takie przesunięcie jakby tej funkcji urodzeń, tego wykresu urodzeń do góry, on byłby wyglądał tak, jak ja tutaj trzymam ołówek, czyli już wcześniej byśmy zeszli poniżej tych 290 tysięcy, a możliwe, że mielibyśmy nawet 250 tysięcy urodzeń w obecnym czasie. Ta zapaść demograficzna to jest bardzo poważny problem, ponieważ bez odpowiedniej demografii no, nie ma gospodarki, nie ma silnej gospodarki i nie ma systemu emerytalnego. To nasze wyobrażenie, że my odkładając składki w ZUS-ie będziemy mieć godną emeryturę, to jest iluzja. Tego nie będzie. Nie będzie godnych, wysokich emerytur i wygodnego życia, jeśli nie będzie rąk do pracy, jeśli nie będzie właśnie tej odpowiedniej demografii. No i tutaj trzeba się zastanowić, co jest przyczyną tej niskiej dzietności. Przyczyn jest wiele, ale myślę, że jedną z nich jest właśnie ten iluzoryczny system emerytalny, który jest też de facto niesprawiedliwy. I teraz porównajmy sobie takie dwie osoby. Jedną na przykład osobę, która jest singlem, na przykład taki pan premier, prezes Jarosław Kaczyński, do rodziny, która na przykład moich teściów, którzy mają 7 dzieci i całe życie pracowali, no niewiele zarabiając, bo mając 7 dzieci, trudno zrobić jakąś wielką, oszałamiającą karierę. No, oczywiście to nie jest niemożliwe, ale jest to utrudnione, no bo jednak trzeba wychowywać te dzieci kosztują, te dzieci pochłaniają czas, żeby je wychować, a no, moi teściowie tutaj wspaniale wychowali dzieci, bo wszystkie mają wyższe wykształcenie. To dużo kosztowało. I teraz popatrzcie, jaką mamy sytuację. Ten pan, który w zasadzie całe życie mógł sobie po pierwsze odkładać pieniądze, mógł robić karierę, miał wysokie zarobki, wysokie składki, teraz ma bardzo wysoką emeryturę. Nie wiem dokładnie, pewnie można sprawdzić w oświadczeniach majątkowych. Podejrzewam, że to jest ponad 5 tysięcy złotych, może 7. Oprócz tego, że tak jak mówię, zarabiając pieniądze można sobie odłożyć, można sobie zainwestować w nieruchomości. Tymczasem no, rodzice w rodzinach wielodzietnych no, nie mają możliwości odkładania tylu pieniędzy. Zatem ich emerytury wyliczone na bazie tych składek ZUS są bardzo niskie. No, wiele emerytów ma emerytury 1500-1800. I popatrzcie, jaki to jest paradoks, bo teraz obecnie ten emeryt, który ma dużo pieniędzy, te pieniądze nie biorą się znikąd. Te pieniądze muszą być wypracowane przez nowe pokolenie. Innymi słowy, ten, kto nie miał dzieci, nie pracował na te dzieci, w sensie nie wychowywał ich, nie poświęcał się, korzysta z tego, że inni wychowywali dzieci, ale przez to mają niższe emerytury. Jest to pewien paradoks, bo no, z perspektywy takiej finansowej niezależności wydaje się, że no, lepiej nie mieć dzieci, odkładać pieniądze, mieć wyższe składki ZUS i wtedy będzie się lepiej żyło. A z drugiej strony, no, mając dużo dzieci, no, będziemy musieli ciągle wykładać pieniądze na te dzieci. Trudno nam będzie zaoszczędzić, trudno nam się będzie rozwijać karierę, poświęcać czas na jakąś wielką aktywność zawodową i stąd nasze emerytury będą niskie. Największym zabezpieczeniem na emeryturę, oczywiście tak czy inaczej, jest posiadanie dzieci. Bo bez względu na system emerytalny, jeśli się te dzieci dobrze wychowa, to one no, nie pozwolą nam być skrzywdzonym, będą nam pomagać, będą nas wspierać. A chyba jedną z najgorszych rzeczy, które może człowieka w życiu spotkać, to pozostać na starość samemu. Także no, miejmy świadomość tego, że dzieci, dzietność jest bardzo ważnym aspektem gospodarczym, społecznym i tu ja bym się skłaniał ku temu, że powinna być w Polsce coś w tym stylu jak emerytura obywatelska, czyli na jakimś tam minimalnym poziomie, być może płacy minimalnej lub jakiegoś procenta płacy minimalnej na tym poziomie, a wyższe emerytury powinien sobie ktoś odkładać, wypracowywać osobno, no bo to jest obecnie niesprawiedliwe i to też
tak jak powiedziałem, skłania się ku temu, że to nie zachęca do dzietności. I powiem tutaj też taką rzecz, może trochę kontrowersyjną, ale warto ją mieć na uwadze, że te 13 i 15 emerytury, de facto one zbliżają nas ku temu, ku tej emeryturze obywatelskiej, czyli spłaszczeniu jakby rozpiętości tych emerytur, ponieważ ta 13 i 15 emerytura to jest świadczenie o stałej kwocie, czyli dodajemy stałą kwotę do emerytur, co sprawia, że relatywnie te osoby, które mają bardzo niską emeryturę, no, procentowo dostają więcej niż ci, którzy mają wyższą emeryturę. Innymi słowy, zamiast wyższej waloryzacji emerytur, wprowadzanie tych 13 i 14 w mojej ocenie jest bardziej sprawiedliwe społeczne, bo to nie jest tak, że osoby oszczędzające gdzieś tam swój kapitał w tym ZUS-ie, one inwestują, to te pieniądze są jakoś inwestowane i one sobie tam gdzieś siedzą, a później są wypłacane, że ktoś sobie nazbierał tych składek, a później im będą wypłacane. To tak, gdyby się nic w gospodarce nie zmieniało i gdybyśmy mieli dzietność na stabilnym poziomie, to można by było sobie takie rzeczy wyobrażać, ale no, to nie jest tak w rzeczywistości. Gospodarka nie jest taka ceteris paribus, jak to się w ekonomii mówi, czyli że tam pozostałe czynniki są stałe, tylko wszystko się zmienia i tutaj no niestety, przy tej dzietności, spadającej dzietności, ten cały system emerytalny, który mamy obecnie w Polsce, tych składek ZUS-owskich, on traci sens. Ja zachęcam do tego, żeby mieć dzieci, zakładać rodziny. To jest podstawowa rzecz. Uważam, że najpierw powinna być rodzina, a później wycieczki, rozwoje, rodzicielstwo też jest cennym doświadczeniem, które myślę też, że jest chyba jedną z najlepszych inwestycji w życiu. Tak przynajmniej ja uważam po sobie. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam z Wieliczki, pan Bartek.